też to godą. Dzień dobry, cześć wam, witamy, cześć, kochani, na naszym nowym vlogu. Dzisiaj zaczęliśmy sezon turystyczny, letni. Co prawda dzisiaj pogoda taka niemrawa, ale jest cieplutko, pięknie. Zabierzemy was dzisiaj na taką bezludną wyspę. Znajdujemy się w miejscowości Tolo. 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 Tolo na Peloponezie. Tolo. Piękne miejsce na świecie. Oczywiście wszyscy, co odwiedzili Peloponez, to jest taka perełka właśnie Peloponezu. Pięknie się wypoczywa, piękna, piaszczysta plaża, ale to, co najbardziej nam się podoba, to właśnie są takie bezludne wyspy tutaj tam nieopodal. Za chwileczkę wynajmiemy jakiś morski łunochód, żeby się nam przeprawić. No. A więc bądźcie z nami w tym naszym dzisiaj odcinku. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka, co dzień przyniesie. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych znajomych z tego miejsca. Krewnych, bliskich. Krewnych, bliskich i przyjaciół. I chodźcie z nami. A więc wynajęliśmy, jednak w dzisiejszym dniu wynajęliśmy taki właśnie rowerek wodny i będziemy płynąć na tamtą wyspę. Ale tutaj wiecie co? Ten rowerek to jest tak na 1,80 m. Ludzie 1,50 m z hakiem mają problemy z nóżkami. Mówi Wiola, że ma za krótkie nóżki. Tak, zobaczcie, muszę siedzieć, żeby dotknąć tego. Pedałów, nie sięga do pedałów. No nic, ale płyniemy. Ale płyniemy. Tam, wyspa przed nami. Jedziemy po morzu. Tutaj to jest, oczywiście przedstawiam, kapitan żeglugi wielkiej. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Nie wiem, ile siły starczy. Jesteśmy już tutaj. Za chwileczkę będziemy wodować tutaj na wyspie bezludnej. To jest moje ulubione miejsce. Nic. Teraz musimy was troszkę opuścić, bo to jest skomplikowane zadanie przed nami. Wodowanie, sprowadzenie na ląd tej wspaniałej mojej żony. A więc poczekajcie, za chwilę będziemy na brzegu. A więc dotarliśmy do bezludnej wyspy. Dzielni kapitanowie morscy. A oczywiście ta wyspa jest moim poligonem. Takim właśnie tutaj, stąd pochodzą moje najlepsze prace z kamienia. Jestem ciekawy, czy dzisiaj coś nam uda się znaleźć z Violetką. A więc patrzymy pod nogi. Uwaga, tu jest naprawdę poligon kopalny dla moich prac z kamieni. Podnosimy tysiące kamieni, a do naszych zbiorów trafiają naprawdę nieliczne. Ile kamieni trzeba podnieść, żeby zobaczyć je z wielu stron. A więc z tej bezludnej wyspy właśnie jest bardzo dużo w naszych zbiorach kamieni. One tutaj, ja to zawsze mówię, tu są fajne kamienie, bo są takie popieprzone. Jakieś dziury mają, mają jakieś dziwne przeżycia, które przeszły, są różnokolorowe i naprawdę z nich można zrobić bardzo dużo. Uwaga, teraz musimy was ostrzec, wszyscy przed telewizorami, przed monitorami, którzy są o słabszych nerwach, prosimy zamknąć oczy na chwilę. Będą zwłoki pewnego stworzenia, żółwia. To jest bardzo, można powiedzieć, słaby. Prosimy zamknąć oczy. Uwaga, zbliżamy się. Zobaczcie. Wielki żółw. Nazywa się po grecku ten żółw kareta. Ale nie dotykaj. Zobaczmy. Jest tutaj jego cała skorupa, cała jego tutaj... Ile mógł mieć? Ze 100 lat? Nie. Głowa. Potężny. Żółw morski kareta. Nic, idziemy dalej. Takie potykają nas tutaj na wyspie właśnie niespodzianki. Zobaczcie, jak tutaj jest bajecznie. Taka naprawdę wyspa nieopodal jest lądu. ale naprawdę jest bezludna, nikt tutaj nie mieszka, aż dziwne. Zobaczcie, jak tutaj dookoła pięknie, jak krystalicznie czysta woda. Ojejku, a tu jaki ładny kamień. Ma normalnie takiego cycka. Zobacz, jaka muszla znalazła. Ojej. No ładne. Tu są nasze skarby. Ciekawe, czy z powrotem ta łódka nas uwiezie z tymi tutaj oto skarbami. Ojej, zobaczcie tutaj. Jaki fajny kamień. Ile musiał przeżyć. Zobaczcie, to jest kamień, a tutaj jest coś wtopione w niego. Albo to uderzył piorun. Zobaczcie, ma taką tutaj dziurkę. Bardzo mi się podoba. Nie wiem jeszcze, co z niego może być, ale jest naprawdę wyjątkowy. Zabieramy. Bierzemy zbieracze kamieni. Zbieracze kamieni, oto my. Przedstawiamy Wam zbieraczy kamieni. O, właściwie Violetka coś ciekawego znalazła, już mi przedstawia. Ja sobie tutaj oglądam. No biorę ten. No sam ciekaw. Zobaczcie sami, to co mnie fascynuje na tej wyspie, historii tej wyspy pewnie, ja nie wiem, może ktoś zna, ale tutaj naprawdę się odbywało w starożytności życie i zobaczcie, są takie klify, co morze co chwileczkę podbiera, wypłukuje i z tych klifów naprawdę wylatują różne takie starożytne kawałki dzbanów. Zobaczcie, mamy już w domu ich bardzo dużo, ale naprawdę jeżeli coś z takiego klifu, który ma 2 metry albo więcej, 3 metry ze środka ziemi, coś takiego wylatuje, to na pewno to nie jest młoda rzecz. Jest tego tutaj tysiące, naprawdę można by sobie całą kolekcję starożytnych dzbanów zbudować w domu, albo nawet można by w sposób jak puzzle zbudować sobie dzbanki. Tu są szczątki i to mnie fascynuje, że naprawdę można takie ciekawe różne rzeczy znaleźć. Zobaczcie, przed chwileczką z ziemi wypadło i mamy okaz, kawał jakiegoś dzbana, który ma parę tysięcy lat. Co? Co, kochani? Ojejku, a drugi żółw. Ojej, słyszeliście okrzyk. Ojej, jest drugi taki żółw. Cmentarzysko żółwia. Zobaczcie, ile muszel porosło na jego tutaj skorupie. Violetka wydała okrzyk zadowolenia ze spotkania tutaj wyrzuconego przez morze martwego żółwia karetę morskiego. Tutaj zakończyła się jego ziemska droga w tym miejscu. Nic, komu w drogę, temu czas. Odpływamy z tej pięknej wyspy, ale na pewno jeszcze tutaj wiele razy przypłyniemy. Prawda? Będzie ładniejsza pogoda, co prawda jest taka wiosenna, ale dzisiaj takie zamulone słonko na chwileczkę tylko. Przyjechaliśmy na zbiory naszych kamieni, zobaczyć co tutaj na tej plaży wyjątkowej słychać. No i odpływamy, płyniemy do lądu. Jak to pięknie właśnie w Grecji bywa. Często są właśnie na plażach, oczywiście takie tawerny, rybne. No i pięknie teraz zmęczeni po naszej wyprawie na wyspę oczywiście postanowiliśmy się posilić w takiej typowej tawernie greckiej na samej plaży. Zobaczcie jak pięknie, za chwileczkę zobaczymy jakie menu sobie zaproponujemy. A więc zobaczmy jak się pięknie tutaj delektujemy greckimi potrawami. Są takie małe rybki, które nazywają się gavros, bardzo je lubimy, to jest taka naprawdę 100% grecka rybka, ziemniaczki, i pomidorek. I oczywiście winko białe. No nic, i nie przeszkadzajmy sobie. Zaczynamy się częstować tymi wspaniałymi daniami takiej pięknej scenerii tutaj, przy samym morzu. Karmimy wróble. Tu nasz przyjaciel śpi. O. Ten nie był głodny chyba. Szyłoby. Dobre to było. Udało mi się nagrać trochę. A więc w tym odcinku to już wszystko. To już koniec. To już koniec. Żegnamy się z Tolo. Żegnamy się z wami. Zobaczycie, co znaleźliśmy, jakie skarby. No właśnie, zawsze coś przywozimy do domu. Usłyszycie krzyk Wiolusi. Ciekawe, co to jest. Wystraszony, a więc... A więc koniec, buziaki. A więc do zobaczenia w następnym naszym vlogu. Zobaczymy, gdzie nas losy poniosą. Gdzie nas powieje. Buziaki dla was. Pa!